Urodził się w 1968 roku w Żywcu, polski architekt i urbanista. W centrum jego zainteresowania jest człowiek, który jest osią architektury i któremu architektura ma służyć. Określa siebie jako spadkobiercę modernizmu, choć to właśnie modernizm obwinia o zerwanie właściwych relacji pomiędzy człowiekiem, architekturą i miastem. Mówi o sobie, że kocha miasto, mieszka i pracuje w Katowicach. Na swoim koncie ma realizacje mieszkaniowe, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia w Katowicach, czy ukończony niedawno katowicki SuperSam. W 2008 roku jego studio wygrało międzynarodowy konkurs architektoniczny na nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, którą oddano do użytku w 2014 roku. Jest to największy tego typu obiekt w kraju. Nigdy wcześniej nie zbudowano w Polsce sali koncertowej na 200-osobową orkiestrę i 1800 widzów.